Na murze symbolizującym ściany baraku obozowego na promenadzie w Mysłowicach odsunięta została tablica upamiętniająca ofiary hitlerowskich i komunistycznych aktów represji. Próbowaliśmy przez wiele, wiele lat połączyć walory rekreacyjne z walorami historycznymi. Po kilkudziesięciu latach udało nam się w końcu stworzyć miejsce, które połączy te dwa ważne elementy życia społecznego. Mam nadzieję, że dzięki temu, że tyle siły, tyle serca włożyliśmy w historię, którą trzeba przypomnieć, która działa się na terenie naszego miasta, to miejsce będzie jeszcze bardziej odwiedzane, jeszcze z większą estymą otoczone. W czasie II wojny światowej w tym miejscu znajdowało się niemieckie tymczasowe więzienie policyjne Rosengarten, a po wojnie funkcjonował tu komunistyczny obóz pracy. Autorem tablicy jest mysłowiczanin Jarosław Telęga. Sfinansował ją Instytut Pamięci Narodowej. Ten temat obozu pracy w Mysłowicach, jak i centralnego obozu pracy w Jaworznie, w Świętochłowicach, Zgodzie, był od samego początku istnienia Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach jednym z głównych tematów, któremu poświęciliśmy naszą uwagę. Historia więzienia i obozu pracy to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w historii miasta. W sierpniu 1943 roku dochodziło tutaj do rozdzielania zagłębiowskich rodzin aresztowanych podczas operacji Oderberg. Kobiety, które z tymi dziećmi tutaj zostały właśnie w tym mysłowickim obozie policyjnym zakwaterowane na parę dni, to po prostu wszystkie zginęły w Birkenau przeważnie. Niektóre tylko jednostki dostały się do Ravensbrück i niektóre z nich przeżyły. A ojcowie również zostali wszyscy wyrokami sądu doraźnego z Katowic przez gestapo na bloku 11 zostali rozstrzelani. Przez więzienie Rosengarten przeszło prawie 20 tysięcy osób, z których prawie 2 tysiące zginęło.